A więc Andersen i Ronnie Jamroży kontra Mateusz Szczepaniak, osamotniony zawodnik włókniarza, walczy ambitnie, ładnie wychodzi z pod taśmy, ależ pięknie pojechał i uciera nosa wrocławianom, a teraz jeszcze odjeżdża Andersenowi, co się tu dzieje, na to chyba nikt nie miał wpływu, tego nikt się nie spodziewał, Szczepaniak walczy z Andersenem, Andersen się zbliżył do młodego zawodnika, który stawiał pierwsze kroki, żużlowe chwile, ma 7, może 8 metrów przewagi nad Duńczykiem, Duńczyk szerzej, ależ niespodzianka, ależ sensacja, czy starczy się Szczepaniakowi, Duńczyk atakuje, niebywała rzecz, Szczepaniak przed uczestnikiem Grand Prix takich historii, takiego obrotu sprawy, tutaj się nie spodziewałem, bije się w piersi i trzymam kciuki za młodego zawodnika włókniarza, czy wytrzyma tą presję, rozpoczyna się ostatnie okrążenie, Szczepaniak, za nim Andersen, teraz szerzej Duńczyk, czy wyprzedzi juniora włókniarza, trzyma się dzielnie Szczepaniak, szeroko próbuje zaatakować Andersen, czy Szczepaniak wytrzyma, nie dał rady, ależ dramat, ale piękny, piękny wyścig, Andersen z wielkimi, mega wielkimi kłopotami wygrywa.